Jezus jest jednym z nas. Jezus jest naszym bratem i akt miłości tej zbawczej, tej pełnej dokonuje się w Nim jako człowieku. Oczywiście jest też Bogiem, dlatego może na Golgocie objąć całość stworzenia, może mieć wgląd w duszę wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek istnieli, ale zbawienie dokonuje się w Chrystusie człowieku, który jest oczywiście zjednoczony unią hipostatyczną z Bogiem Ojcem, ale na czym to zjednoczenie polega? Co to znaczy, że Jezus miał wiedzę ludzką i wiedzę boską? To zwolnijmy nasze umysły z tego pytania, bo my nigdy nie będziemy wiedzieli, co to znaczy wiedza boska. To jest dla ludzi, to jest pytanie, które ludzie stawiają, czy Chrystus od razu wszystko wiedział, kiedy się urodził. Czy kiedy Jezus leżał w kołysce w Betlejem, to znał tablicę Mendelejewa, nie? Prawda? Czy układy słoneczne jakieś. Otóż niektórzy mówili, że wiedział wszystko, ale potem teologia raczej poszła w kierunku, że jego wiedza ludzka się rozwijała, chociaż jednocześnie był Bogiem i wiedział wszystko. Jak to połączyć, proszę Państwa? To ja tego nie wiem. Pani powiedziała, że nie rozumie, ja też. Znaczy, jeżeli mogę tutaj dodać, bo no, to słuszne takie, bo oczywiście każdy z nas się nad tym zastanawia, ale no, z punktu takiego widzenia właśnie tutaj tego wzięcia na siebie cierpienia, no to można by tak powiedzieć, że Bóg człowiek, w tym przypadku Bóg, zadał sobie jako człowiekowi ogrom cierpienia. No to zbawienie przyszło przez krzyż, a więc po prostu przez cierpienie, przez potworną mękę. Mało tego, tak jak powiedziałem, to co pokazuje film Gibsona i to co rzeczywiście było, żaden człowiek nie przeżyłby tego w jednej trzeciej. Może nawet źle powiedziałem, w jakimś ułamku, gdyż to było cierpienie i zadany ból i to wszystko, co wiązało się z tym cierpieniem ponad możliwości człowieka, bo to z punktu widzenia patofizjologicznego nie jest to możliwe, że ktoś tak skrwawiony wziął krzyż 150-metrowy i szedł. I wydaje mi się, że nie możemy tak tłumaczyć, no był Panem Bogiem, więc po prostu miał tyle siły, szedł. Po prostu tu jest pokazane, że ten bierze na siebie coś, co my sobie nie możemy po prostu w ludzkich siłach, w ludzkim myśle, w ludzkich możliwościach wyobrazić. I właśnie tu jest właśnie to nad wyraz przerysowane, co zarzucano też Gibsonowi, że on po prostu przerysował. On to przerysował świadomie. On świadomie tak przerysował, że trudno to oglądać z punktu widzenia medycznego, jak oglądam ten film Wielki Piątek. I muszę powiedzieć, że niektóre sceny zawsze mnie po prostu, no trudno się na nie patrzy. I z punktu widzenia lekarza mówię, to wiesz, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A jednak doszedł do Golgoty i jednak po prostu na Golgocie cierpiał. I chyba tak to po prostu należy tłumaczyć, oczywiście nie wchodząc w wątki duchowe teologiczne. Ja tylko, no nie chcę polemizować tutaj z medykiem, ale panie doktorze, czy historia świata i medycyny nie notuje przypadków, że ktoś z miłości na przykład dokonywał rzeczy, że lekarze mówili, to było niemożliwe, że ten człowiek, który uciekł z łagrów sowieckich 6000 kilometrów przeszedł na piechotę po pustyni Gobi, czy to, że mi Chrystus miał taki potencjał miłości, nie sprawił, że on mógł dotknąć się pewnych granic wytrzymałości i je nawet przekroczyć? Tak, to są takie przypadki, gdzie po prostu no, ktoś prawda, przysypany, prawda? Cud się stał po ośmiu tam dobach, odsypują go i on żyje, prawda, i jakoś przeżył. No są takie przypadki, no ale na tym polegają cuda, że coś, co się dzieje w ciele, my nie jesteśmy w stanie po prostu tego wytłumaczyć, a jednak to się działo. To jednak nastąpiło, co niestety nie jesteśmy w stanie po prostu sobie z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej powiedzieć, że to było możliwe. To się stało. Czy ten ktoś mniej cierpiał, albo miał mniejszy ból, albo mniej chorował? Nie, on miał, jego choroba była jednym nadmiarem bólu, który w jakimś momencie tam ustąpił. Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć z punktu widzenia, ale on całe cierpienie miał cały czas na sobie. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytanie? Ja troszeczkę powiem właśnie z psychicznego punktu widzenia, psychologicznego.
Bo chciałabym też, o czym też podkreślałam, że Jezus miał poczucie misji, prawda? Wiedział, że co ma się spełnić, wiedział, poczuł sensu tego, co się dzieje, misja, prawda? Zbawić świat. Ale również chciałabym odnieść do człowieka. Mamy człowieka, który, dwoje ludzi, którzy przebyli podobną operację, prawda? Podobną operację, podobne, chorzy są na tą samą chorobę i teraz jeden człowiek chce wyzdrowieć, prawda? Jest zmotywowany, ja chcę żyć, ja chcę funkcjonować dla pewnych celów, prawda? Coś chce dokonać, a drugi powie, nie ma sensu, prawda? I okazuje się, nie ma sensu, moje życie właściwie nie chcę, nie. I to się dzieje bardziej czy mniej świadomie. I okazuje się, że ten pierwszy szybciej wraca do zdrowia, szybciej goją się mu rany. Tak jest, panie profesorze? Tak? Szybciej. I wydaje mi się, że tutaj, w tej psychice Jezusa też było tak. Tak. Wola spełnienia woli Ojca. I to jest najważniejsza rzecz. Najważniejsze przesłanie, które też się liczy, to co dokonuje się w ogrojcu, prawda? Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I potem ta gotowość, prawda? O czym mówiłam, to wstanie, ten nadepnięcie na węża i jestem gotowy do tego, psychicznie gotowy na wszystko, co będzie. To też mogło wpłynąć na takie, a nie inne przeżywanie tej męki. W swoim człowieczeństwie Chrystus przeżył wszystkie smutki, jakie przeżywają ludzie, wszystkie depresje. Jako człowiek przeżył opuszczenie także, ból opuszczenia przez Boga. Natomiast rzeczywiście to, co ksiądz profesor mówił, ja nie słyszałem wprawdzie w tego wykładu, ale znam wątek. To jest początek psalmu, który symbolizuje jakąś całą treść. To tak, jak ja bym do Państwa powiedział, jeszcze Polska i nie muszę kończyć, a Wy wiecie, o co mi chodzi, o jaki tekst mi chodzi. To jest tylko, że tak powiem, nagłówek tekstu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, ale to jest cały tekst organicznie związany, to jest natchniony. Natomiast powtarzam, Chrystus przeżył ból wszystkich depresji świata. Jak to? Proszę Państwa, to jeszcze trzeba powiedzieć, Chrystus jest Synem Człowieczym. Przez Niego się staliśmy i w Nim się staliśmy. On jest nowym Adamem i On ma specyficzną łączność z każdym człowiekiem na kuli ziemskiej, który kiedykolwiek istniał, bo Chrystus jest wzorem stworzenia człowieka. Bóg Ojciec nas stworzył przez Chrystusa i dla Chrystusa. Gdyby jakiś inny człowiek umarł taką męką jak Jezus, chociaż to jest, powtarzam, niemożliwe, żeby miał w sobie taką miłość, zbawienie by się nie dokonało. Zbawienie się mogło dokonać tylko przez Jezusa Chrystusa, bo On jest Synem Człowieczym, wzorem dla wszystkich ludzi. Jest źródłem człowieczeństwa. Nowym Adamem. A jeszcze pozwolę sobie tylko do poprzedniego wątku. Proszę Państwa, u ojca Salija kiedyś wyczytałem zdanie, które bardzo mnie zastanowiło. W raju był ból. Adam i Ewa mieli systemy nerwowe, ale nie było cierpienia. Bo wszystko miało sens. Wszystko miało sens. Ból, który się przeżywał, miał sens. Mama, która gotuje obiad dla dzieci, które są głodne i cieszy się tym, że je nakarmi, nie czuje takiego cierpienia, jakby ten obiad miał gotować dla obcych ludzi, czy jeszcze jakichś swoich oprawców. Wtedy byłoby to cierpienie. Więc proszę rozważyć tą sprawę, że Chrystus, który nas tak miłował i widział wielki sens tego, co robił, przeżywał to cierpienie inaczej. A z drugiej strony Chrystus miał nieprawdopodobną wrażliwość. Jeśli obcy człowiek powie mi na ulicy, głupi jesteś, to mi tak przykro nie będzie, jakby mi to powiedział mój przyjaciel czy ktokolwiek. Chrystusa cierpienie jest dla nas niezmierzalne, bo On tych ludzi, którzy Go krzyżowali, kochał. Miłował tych, co Mu gwoździe wbijali, miłował tych Rzymian, którzy Go biczowali. Dlatego stopień męki jest, oczywiście z punktu widzenia medycznego nie do wyobrażenia, ale z punktu widzenia psychicznego, duchowego jest nie do pojęcia. Proszę Państwa, teologia idzie w tym kierunku, że Adam i Ewa, kiedy żyli w raju, to nie był ich ostatni stan szczęśliwości. Oni mieli przejść do jeszcze innej rzeczywistości, bliższej Bogu, ale oczywiście przejść bez cierpienia. Tylko tak powiedzielibyśmy językiem
przyrody ewolucyjnie. Ponieważ zgrzeszyli i weszli w świat śmierci, odkupienie człowieka musiało się dokonać przez grzech, przez zbawienie Jezusa Chrystusa. Błogosławiona wina to jest taki termin oczywiście umowny, taki trochę poetycki. To jest, proszę Państwa, tak, no jakby ktoś połamał sobie nogi, trafił do szpitala i poznał dziewczynę i się z nią ożenił. I mówiłby błogosławione połamanie nóg, no, prawda? No, jest błogosławione, chociaż nikomu byśmy nie życzyli. Albo jeszcze może, żeby drastycznie wyglądało, dziecko się pochorowało i straszna sytuacja, dziecko w szpitalu, prawda? Ktoś chodził, bo to był braciszek jego i zapoznał pielęgniarkę i się z nią ożenił. No i teraz, czy możemy powiedzieć, że była to błogosławiona choroba? No nie, ale no tak. Człowiek przez to, że jest Syn Boży, stał się człowiekiem, zyskał więcej niż Adam miał chyba zaplanowane dostać od Pana Boga. Że my jesteśmy z Bogiem zjednoczeni, mamy sakramentalną łączność i jesteśmy jako dzieci Boże w człowieczeństwie Chrystusa. To jest wyniesienie do godności nieprawdopodobne. Aniołowie nam zazdroszczą, po pierwsze cierpienia, a po drugie chleb Eucharystii nam zazdroszczą aniołowie. Więc dlatego ja rozumiem, że problem jest dyskusyjny, ale właśnie należy go rozumieć dwojako. Jako wina było to oczywiście coś złego, ale skutki są błogosławione. W tym znaczeniu mówimy o błogosławionej winie. Najtrudniejsze pytanie świata. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus wiele tematów podjął, ale nigdy nie podjął tematu właśnie sensu cierpienia. Tylko podjął ten temat, że tak powiem, w praktyce, on właśnie podczas swojej drogi krzyżowej. Pamiętacie Państwo, była taka głośna sprawa, przepraszam, szczegółów nie pamiętam, taki unieruchomiony zupełnie w łóżku człowiek, który poprosił eutanazję w Polsce, tak, a potem zmienił decyzję, kiedy wielu ludzi okazało mu pomoc i życzliwość. Myślę, panie doktorze, że to jest rozwiązanie najlepsze. Nigdy cierpienia nie wytłumaczymy. Ksiądz Tadeusz Federowicz spotkał kiedyś kogoś, kto był w Auschwitz i właśnie powiedział: księże Tadeuszu, gdzie ten twój Bóg był? Gdzie ten twój Bóg był, jak dymiły kominy w Auschwitz? Dlaczego Pan Bóg pozwolił na Auschwitz? Ksiądz Tadeusz odpowiedział: nie wiem. I wtedy ten człowiek po raz pierwszy po wojnie się wyspowiadał. Więc my nie wytłumaczymy cierpienia, tylko ludziom, którzy cierpią, trzeba okazać miłość i zainteresowanie. I to jest nasze dzieło. Jeśli ludzie bardzo cierpią, to z tego powodu, że niekiedy nie odwiedzamy ich w szpitalach, nie mamy dla nich dobrego serca i nie współczujemy im. Nawet jak przychodzimy do łóżka, to oni widzą, że jesteśmy w innym świecie. Trzymamy kluczyki o komórkę, symbol aktywizmu, a ten biedak na łóżku leży sam, opuszczony, a my mówimy, czy przynieść pomarańcze, czy mandarynki wolisz. I oni cierpią z tego powodu. Więc to jest najlepszy chyba sposób likwidowania cierpienia. Ja też chciałabym się też odwołać do tego, co mówił ksiądz profesor tutaj, kiedy mówił o osamotnieniu. Ja też przygotowując się, co prawda miałam bardzo mało czasu, bo ja jestem tutaj w zastępstwie za kogoś, kto to miał, to też zastanawiałam się nad osamotnieniem, ale to też jest jakby przedmiotem moich rozważań w ogóle życiowych jako człowieka, prawda, jako mnie, Marii Jankowskiej. I tak mnie się wydaje, że każdy z nas jest właśnie osamotniony wtedy, kiedy przeżywa cierpienie jakikolwiek, czy to ból psychiczny, czy to fizyczny. Musimy przez to przejść sami. Musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Ale również to, co ksiądz Pawlukiewicz mówił i to, co również starałam się pokazać, czy powiedzieć w sytuacji, kiedy Maryja przybiegła do Jezusa. Przecież ona mu nic nie mogła zrobić, prawda? Nie mogła mu pomóc, nie mogła mu nic zrobić. Ale sam fakt, kiedy powiedziała: jestem tu, prawda? Jestem tu. A więc to, co ksiądz mówił, nie, że przyniosłam ci pomarańcze. Po prostu jestem tu. Jest niezwykłą pomocą dla wszystkich, którzy właśnie doznają tego cierpienia fizycznego czy psychicznego. Nic nie możemy zrobić wtedy, kiedy komuś ktoś umrze, prawda? I co? No przywrócimy życie, nie wiem, małżonkowi, kogoś, kto kocha. Nie, ale możemy być z tym człowiekiem, możemy towarzyszyć, możemy milczeć z nim, prawda? Możemy płakać z nim, po prostu być, naprawdę być. I to jest to, co
co możemy dać drugiemu człowiekowi, prawda? To. Jeżeli mogę jeszcze dodać, panie doktorze, wiemy, że stoimy bardzo często bezradni bez ludzkiego cierpienia i rzeczywiście nie zawsze to cierpienie jest tylko fizyczne. To jest i bardzo istotna sprawa, która już tutaj była poruszana. Na tym polega problem eutanazji i fenomen hospicjów. Problem eutanazji polega na tym, że ludzie, to co już tutaj wspomniano tutaj, że cierpią, ale praktycznie nie mają dla kogo cierpieć, nie mają nikogo, dla kogo, jaki byłby sens cierpienia dla kogoś przy kimś, przy najbliższym. Nieprawdą jest to, co mówią. Cieszę się, że tutaj mówię o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Nieprawdą mówią, że ci zwolennicy eutanazji, że trzeba skrócić cierpienie, bo on bardzo cierpi. Współczesna medycyna, nowoczesna, paliatywna nie ma, wyeliminowała w większości, w 90 kilku procentach cierpienie fizyczne, ból fizyczny. Jeżeli ktoś ma ból fizyczny, to znaczy, że jest źle leczony. Niewłaściwie leczony, niewłaściwie zgodnie z zasadami i możliwościami medycyny. Istotą ludzi, którzy chcą popełnić, nie chcą dłużej żyć, jest ból fizyczny, ból osamotnienia, ból braku innych osób. I to jest to, co zjawia się ktoś, prawda, który chciał, widzi sens, nie, ja już nie chcę, już mi wystarczy, prawda, ja już godzę się z tym. W hospicjach jest ten fenomen, że ci ludzie umieją pod wpływem i lekarzy, personelu, księży, wielu osób zagospodarować cierpienie. Czyli on po prostu to cierpienie, jeżeli już wie o tym, że musi w tej sytuacji być, to on przynajmniej cieszy się, że może na przykład ofiarować cierpienie za kogoś, za najbliższych, których ma przy sobie i którzy po prostu mówią, jestem przy tobie, trzymam cię za rękę, jestem do ostatniej chwili. I to im, tym ludziom wystarczy. To również znacznie zmniejsza ból fizyczny. Stąd jest taka istota ważna, ważny element właśnie tej walki o tę cywilizację miłości, walki z cywilizacją śmierci, która przecież pokazują statystyki, gdzie w Szwajcarii, w bogatych krajach ludzie mają wszystko. W wszystkich domach opieki mają wszystko. Złote łyżki. Największa ilość samobójstw. Bo są sami. Bo nie mają dla kogo żyć. I wtedy to cierpienie rzeczywiście jest okrutne.